Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie z tej strony Wodan, a to jest oczywiście Europa News 4. Gramy o Livonian Orderem. No i powiem wam, że dzisiaj będzie szybko. Dzisiaj będzie szybki odcinek, ponieważ chciałbym go wrzucić wam na 19, a jest już chyba 16 z kawałkiem, więc muszę go nagrać jeszcze wrzucić. Więc bez większego gadania zaczynajmy. Co ja bym dzisiaj chciał robić? Myślę, że dzisiaj będzie właśnie taki też spokojniejszy, szybki i spokojny odcinek, ponieważ no nie mamy za bardzo co i gdzie atakować, tak naprawdę. O, sorry, jeszcze tylko komórkę muszę wyłączyć, bo jakieś mi tutaj, kurde, loterie wysyłają SMS-y. Weź wyślij SMS-a, wygrasz miliony. No, fajnie, że jakby tak się stało, to było fajnie, ale no, tak się nie stanie. Dobra, gramy. Jak mówiłem, Nowogród, no niestety mam jeszcze z nim PiS. Tak, mam do 1299 roku, czyli jeszcze 11 lat, więc na razie Nowogrodu nie zaatakujemy. A go bym bardzo chciał zaatakować, niczym zaatakuje Karelię, Smoleńsk i Władimir. No kurde, więc no muszę pewnie na Nowogród ścisnąć. Galicję w ogóle nie chcę zaatakować, dopiero jakby zaatakował Peryslaw, ponieważ wtedy bym walczył też i z Bizancją, czego nie chcę, więc musimy czekać, aż będziemy mogli zaatakować Peryslaw, a z nim mamy spokój do 95 roku, czyli 7 lat jeszcze. Mógłbym zaatakować Polskę, ale cały czas Polska, Bohemia i Saksonia mają razem jakieś 100 tysięcy wojsk. Plus prawdopodobnie by kupowali jeszcze najemników, więc to są po prostu srogi w pierdol. Kto jeszcze tutaj do ataku? Dania. Dania, no może bym wygrał tutaj na zachodzie mojego kraju, tutaj te ziemie, tutaj północne ziemie, raczej południowe ziemie Bałtyku bym zajął. No ale co z tego, jeśli by potem ich flota, która jak patrzyłem, to oni mają prawdopodobnie, albo na pewno nawet, 35 galer. I do tego jeszcze by Norwegia zaatakowała, Norwegia im pomogła, która Norwegia ma, no galej nie ma, ale ma i tak 20 innych statków, więc jednym słowem dostałbym tak na morzu w pizdę, żebym się nie pozbierał po prostu, dlatego nie ma co atakować Danii. No chyba, żeby się Szwecja jakoś nam pomogła, no ale to Szwecja by z Norwegią i tak walczyła i tak byśmy na pewno nad morzem nie zapanowali, więc na razie co mogę robić, to po prostu ogarnąć swój kraj. Tak, wiem, pisaliście mi, żebym kupił sobie armię, po prostu za stałą armię za kasę. Ja to zrobię, ale na razie mam tutaj te 17 tysięcy, no ale mam też dużo armii za manpower, więc na razie niech ona sobie tutaj będzie, tym bardziej, że teraz będę prawdopodobnie walczył tylko i wyłącznie z buntami. No i właśnie, jeśli chodzi o bunty, bunty się zbliżają i to duże bunty się zbliżają, ponieważ fińskie, ortodoksi, nowogrodzkie bunty, Smoleńsk, Karelian, Połock, co tam jeszcze, polskie, a do tego jeszcze bym chciał zrobić taką jedną rzecz, bo ponieważ, wiadomo, tereny, które anektowałem z Połocka są bardzo, ale to bardzo bogate, tylko tyle, że one, jak widzicie, wszędzie mają praktycznie po 60 autonomii, więc jednym słowem, ja to autonomię muszę tutaj zmniejszyć, dzięki czemu nasz przychód na pewno dużo, dużo, dużo wzrośnie, więc robimy tak, robimy tu, robimy tu, robimy tu. Wiem, że za chwilę mi tak bunty wyskoczą w kraju, że nie wiem, czy się pozbieram po nich, ale co mi tam. Przynajmniej będzie większy zarobek, przychód, dobra. Puszczamy grę i patrzymy, co się dzieje, a dzieje się już coś, czekajcie, mamy tak, nawróciliśmy coś. Sandomierz znowu chce być marchią, sorry Sandomierz, ale nie, ja chcę cię anektować, więc nie możesz być marchią. Oczywiście tracimy jeden stabilności, bo czemu by nie, spoko, odobustniemy sobie, bo na minusie nie chcę być. Dobra, nawracamy kolejną prowincję. I czekamy, jak te bunty, gdzie one wybuchną, kolejne bunty, pierwsze Petersburg. Dobra, to wysyłamy tą 17 tutaj do Petersburga. I czekamy, zobaczymy. Dobra, jedziemy z czasem. Myślę, że no teraz, chyba że jakimś cudem zaatakuje Polskę, jak na przykład wypowie komuś wojnę, albo nam wypowiedzą wojnę, nie wiem, to wtedy będziemy jakąś wojnę mieć, a tak to prawdopodobnie będziemy czekać, aż będziemy mieć wojnę z Peryslawem. Też, kurde, żeby zaatakować Polskę, ja bym musiał tutaj nie mieć praktycznie w ogóle agresywnej ekspansji. Jak na razie ja mam po 25, więc tutaj 36, więc za chwilę by weszli w koalicję przeciwko mnie, więc jak będziemy atakować Polskę, to zabierzemy jej dużo. Na pewno zabierzemy jej Kory, Sandomierza, zabierzemy trochę tutaj, na pewno tu jedną prowincję, Helmno, ponieważ ono jest w handlu bałtyckim. O, i są pierwsze bunty. Dobra. 11, to 17 wyślemy. O, i w Kargopolu jeszcze wybuchły. Dobra, jakby to zrobić?
brać tą armię czy samymi najemnikami? W sumie, wiecie co? Sami najemnikami będę się bawił. Tylko teraz jeszcze tak, jedna sprawa. Bo mi już ten dyplomata nie jest potrzebny, czyli doradca od dyplomacji nie jest potrzebny, więc możemy zmienić sobie go na tańszego. I też tak zrobię, żebyśmy mieli większy przychód. Sprawdźmy może też jeszcze, czy jakieś budyki są warte zbudowania. Do tego workshopa możemy postawić, tak samo tu możemy coś postawić. A reszta, widzę, się za bardzo nie opłaca, więc... Dobra, lecimy bunty cisnąć. Najwyżej będziemy sobie po prostu łączyć te jednostki. O, kończymy z nimi. Minusy mamy, ale to bez problemu. Wygrywamy. Łączymy. Kupujemy nowych. Okej. Odbijamy. No widzę, że to na Szwecja sobie coś lata. Po naszych... No nie, 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 odbijajcie, odbijajcie. Odbiliście. Dobra, dobra, widzę, że... Kurde, nie ucieknę chyba nimi, to czekajcie, próbujemy tak zrobić. Tutaj jakiegoś generała, żeby jak najdłużej wytrzymali. I szybko, 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 szybko. Zdążymy? A, jeszcze Szwecja przeszła, to damy radę. Tutaj ta dwójka niech wpada. Kto to walczy? Wolga Bułgaria. A, spoko, was też zjemy, wy nie macie sojuszu, widzę. Ale na razie nie mam jak tam dojść do nich, dobra. To po kolei, zobaczymy, kiedyś tam damy radę ich pokonać. Dobra. Kopiemy, łączymy. I gdzie kolejne bunty? Wracamy. A, musimy jeszcze odbić, to czekajcie. Tych dwóch tu wyślemy, a tych dajcie nam generała. I wracamy do Petersburga. Dobra, lecimy. Nawrócone coś jest. Nawracamy dalej. Czemu tu nie mogę nawrócić? A, teraz to nie mam misjonarza, ale wcześniej pewnie jakiś budynek buduje. A możemy coś budować? No nie, ja na razie nie chcę budować. Dobra, on odbite, wracamy tu. Okej, kolejna misja zrobiona. To, co mamy do wyboru? Manpower. Karelia ma zniknąć z map. Ha, ja bym to chciał zrobić, tylko mówię. Karelia chce dopiero zaatakować, jak pocisnę Nowogród jeszcze raz, tak żeby miał dojście do Władimir. Kurde. Chyba, żeby spróbować mi się z Manpowerem zrobić, w sumie. W sumie to ta, ależ kurde, też... Spróbujmy. Najwyżej wyłączymy i tyle, co nam szkodzi, tak naprawdę. Dobra. Jak tam budy? No, ale mi tnie, jak na tym piątce jadę. To strasznie długo. O, dobra, Smoleńsk będzie szybszy. To co, one tak... Dobra. Ile? 16 tysięcy. Damy radę naszą 18? Sprawdźmy może tak. Tu jest rzeka. Gdzie oni idą? Do Nowogrodu. To w sumie w Nowogrodzie mam fort, więc jest dobrze. Możemy dokupić trochę ludzi w sumie. 4 do force limitu. Czy mam jakieś miejsce na statki? Nie, nie mam niestety miejsca na statki. A szkoda, bym zbudował troszkę większą naszą flotę. Widzę, że tutaj coś się stało i chyba Dania coś odbiła dla siebie. W ogóle Mecklenburg jest tak jak dziwnie podzielona. Ta Saksonia, kurde, szkoda, że Polska z nią ma sojusz, bo ja bym chciał z Saksonią wziąć sojusz i wtedy byśmy mogli na spokojnie tą naszą Polskę ścisnąć. W sumie Saksonia nas lubi i... Kurde, może by się tak z nimi skumplować? Spróbujmy, spróbujmy, dobra. Wysyłamy tę dyplomatę. Do tego zacznijmy może robić jakieś claimy. W sumie mam tych dyplomatów. No, z nimi nie mogę. Smoleńsk mogę. A, tu mam. Galicja Wołynia. O, claimy w Galicji Wołyni mi znikły. A, na Ukrainę na razie nie będę robił. Na Polskę jeszcze możemy zrobić. Dobra. Zbieramy armię w jedno. Kolejne bunty. Pam. No jest tych buntów, jest tych buntów. Dobra, ciśnijmy tak na pewno może w Petersburgu, bo tam nie ma fortu. Pociśniemy ich, okej, okay, ściśnięci. Odnowimy morale i lecimy na Nowogród. A potem na Smoleńsk. Tam też mamy fort, więc jest wszystko okej, okay. Dobra. Kolejna prowincja nawrócona.
co nas bardzo cieszy, bo zdobywamy coraz więcej papal influenza, co nam pozwala wziąć kolejny merkantynizm, co nam zwiększy jeszcze bardziej przychody, co, jak wiecie, ja bardzo lubię. Dobra. Wbijamy się w nich. Podwójne minusy. Ja to przegrywam. Ja to nie za bardzo nie mam jak wygrać już teraz. Dobra, widzimy. Połączmy, żeby nie tracić powera za bardzo. I zaraz jeszcze raz atakujemy. Wiem, mógłbym użyć tej armii, ale ona jest za manpower, niech sobie będzie za manpower, niech sobie tam stoi i nie traci manpowera. W końcu potem, tak mi mówił, sorry, że nie pamiętam kto, ale często teraz komentujesz i na pewno na tym odcinku się poprawię i powiem, kto mi tak często pomaga teraz, radzi. I właśnie mówił, żebym kasę wydał na właśnie wojsko, stałą armię za kasę zrobić i ja to zrobię. Dzięki wielkie za rady, naprawdę sorry, że zapomniałem sobie dzisiaj twojego niku, następnym razem o tym wspomnę. Dobra, lecimy dalej. A to mi pozwala zrobić pewien manewr, czy nie? Karelię bym zjadł, ale wtedy od Władimira czy bym mógł coś zabierać? Bo wiecie, ja muszę od Władimira, po pierwsze w tej wojnie, co najważniejsze od niego, zerwać sojusz ze Szwecją. To w sumie ja bym mógł wziąć Karelię, mógłbym zjeść Smoleńsk. Smoleńsk, Karelię. I od Władimira wziąć jakieś reps i tak dalej, pozrywać jej sojusze i po prostu potem jeszcze raz atakować po wojnie z Nowogrodem. Co wy na to? W sumie to tak, ogarniemy bunty i najwyżej w następnym odcinku zrobimy tą wojnę. I jak jeszcze trochę urośniemy w siłę, to myślę, że za chwilę będziemy w stanie już tu Polskę zaatakować bez żadnych większych problemów. Bo w sumie już mamy praktycznie teraz 60 parę tysięcy wojsk. Plus Sandomierz 15. No jakby jakieś jeszcze, nie wiem, Węgry jakby nam pomogły i na przykład Szwecja, to prawdopodobnie byśmy mogli pocisnąć Polskę, więc już jeszcze trochę. Wiem, że czekacie na tą wojnę z Polską i to będzie duża wojna. No ale już niedługo. Nie możecie być pewni, że niedługo to zrobię. Mam znowu minusy. Kolejne bunty. Chyba zaraz użyję swojej armii za manpower, bo tutaj nie wiem, czy czasem... Nie, wygram. Nie, jednak to wygram, dobrze. Łączymy oczywiście. Lecimy w dół. Dokupimy. I sprzątamy dalej w naszym pięknym państwie. Widzę, że tutaj Sandomierz nam nawet przyjdzie pomóc, co jest bardzo fajne. Oczywiście tak. Chodźcie tutaj wszyscy. I na Smoleńsk. Ile mam przychodu tak w ogóle? 19 dukatów, prawie 20! Jak ja to kocham. A czy oni właśnie na mnie idą? Tak, oni na mnie idą, dobra. No nie, ja to przegrywam, dobra, czekajcie. Armio, chodź tu, włącz się, dobra. Nie wiem. Czy ja to zbudowałem jakiś fort w ogóle? Bo ja tu miałem jakiś fort zbudować, co nie? Nie zbudowałem, muszę jakiś fort zbudować tutaj. Tylko w którym... Aha, tutaj nie mam jak za bardzo. Mam max budynków. Chyba, że tu któryś ma blisko... O! Tu bym mógł, w Pińsku bym mógł zbudować fort. Ja w sumie niedługo podbiję Galicję w Wołynie, to bym mógł przenieść forty w dół, więc na razie tego nie będę robił. Dobra. I znowu na sam koniec, kurde, lecimy. Moją armią. Szwecja! Czy idziesz mi pomóc? Czy idziesz podbić, bo tych buntowników zabić? Tak, idziesz zabić tych buntowników, a ty mi Szwecja mnie lubi, dobra. Oczywiście ślub weźmiemy z nimi. Dobra, widzę, że przegrają, ale to najwyżej wykorzystamy to, że my się potem wbijemy w nich i powinniśmy wygrać. Potem kolejne bunty, to będą bunty w Czernigowie starym. A jeszcze trochę. W ogóle pewnie te prowincje teraz aż tak nam dużo przynoszą. No, nie tak źle. Niektóre dają nawet ładnie, ale jeszcze raz będziemy musieli im autonomię zmniejszyć, ale to za kilka lat dopiero. Dobra, wchodzimy w nich. Widzę, że kolejne klejmy mogę robić. Karelia, klejmy nie, Smoleńsk mam.
Galicja, Wołynia, mam Polska oczywiście, Dania oczywiście, coś jeszcze? Nie, tyle. Saksonio, czy chciałabyś ze mną sojusz? Nie, ponieważ jesteś, ale byś chciała pewnie Royal Marriage. O, ślemy im ślub, zrobimy. I czy teraz byś chciała ze mną sojusz? Nie, dalej nie. Ale jeszcze trochę i będziesz chciała. Najwyżej, tak jak wspominał mi właśnie ta osoba, sorry, że znowu zapomniałem imienia, żebym użył kasy do właśnie polepszenia stosunków. I ja to zrobię, ale jak będę widział, że coś tutaj może nas działać, bo jak na przykład tutaj widzę, na razie na pewno nic nie można zdziałać z tą Anglią. Nie ma szans za bardzo. Ale kiedyś, może kiedyś da radę. Dobra, zobaczymy. Dobra, łączymy znowu i wysyłamy ich do Narwa. Dobra. Kolejne bunty za... jeszcze trochę. To co wy na, to, na ten plan, żeby właśnie teraz zaatakować Karelię? Czekajcie, Szwecja by przyszła. Ja bym chciał zaatakować Polskę. Kto by przyszedł? Węgry by przyszły. Węgry już nie lubią Polski. A Szwecja? Szwecja już ich lubi. Kurde. Ha. Jakby jeszcze Szwecja nam pomogła, to by były naprawdę bardzo, bardzo możliwe by było to, żebyśmy mogli z nimi wygrać. Bo Szwecja by miała 33 tysiące, tu widzę, wojsk jest. 33 tysiące wojsk Szwedów. Plus moje jakieś mniej więcej 60. Plus bym mógł się naprawdę zadłużyć nawet. Tak do 80 tysięcy jednostek bym mógł zrobić. A do tego Sandomierz 14, to by miał około 120 siły tutaj w tym rejonie. Polska by miała jakieś 100-110 tysięcy, dodając najemników ich. Powiem wam, że już niedługo zatokujemy Polskę. Wiem, że odkładam to w czasie, ale tak naprawdę my mamy w pizdę czasu, mamy naprawdę dużo czasu, więc ja nie powinienem robić żadnych takich, nie wiem, gwałtownych akcji, po prostu YOLO i atakujemy Polskę. Ja powinien to rozgrywać spokojnie, powoli i też tak zrobię, czyli na początku zrobię sobie tą wojnę z Karelią. Zatukujemy Karelię, zabierzemy oczywiście od niej dwie prowincje, zabierzemy Smoleńsk. Smoleńsk, o ile pamiętam, ma dużo developmentu, 36, więc no... to nas będzie kosztowało i dużo będzie nas będzie kosztowało. Tak widzę, prowincje są już tanie. Jeśli będziemy coś mogli zabrać od Władimira, to zabierzemy. Jeśli nie, no to po prostu będziemy sobie... zerwiemy im sojusze ze Szwecją, tak żebyśmy potem mogli sobie Władimir zaatakować. Zatokujemy Nowogród, zabierzemy Nowogród, zatokujemy Pyrysław, zabierzemy Pyrysław i Galicję w Wołynie. Poczekamy, aż tam się zmniejszy agresywna ekspansja z Polską, Bohemią i nie wiem, Saksonią i zatokujemy Polskę. Myślę, że to będzie dobry plan. Ale ten plan zrobimy kiedy indziej, bo dzisiaj myślę, że będzie już prawdopodobnie wystarczająco. Ostatnio były naprawdę długie odcinki, praktycznie cały czas były po 25-30 minut, więc myślę, że dzisiaj taki 20-minutowy odcinek, spokojny odcinek, gdzie tak po prostu planowałem sobie, co będziemy robić w przyszłych odcinkach. Sprzątałem swój kraj, zmniejszyłem autonomię, co myślę jest bardzo ważne. Mógłbym jeszcze tu zmniejszyć autonomię w Sankt Petersburgu i jeszcze w Pińsku. To mi zmieszamy. W Pińsku jakaś tam, no nie ma dużej produkcji, ale to zawsze trochę więcej kasy będzie. Sandomierz, nie będziesz moją marchią, sorry, ale nie. Przydałaby się taka marchia duża naprawdę, ale no sorry, ale ja bym Sandomierz bardziej chciał zaanektować. Ponieważ to są bardzo fajne ziemie, popatrzcie się. 26, 32, 31, potem jeszcze Przemyśl i Nowy Sącz dojdzie do tego, więc pięknie po prostu. Dobra. Jeszcze tak, Saksonia, jak tam, jeśli chodzi o Allianz. Ja już, widzę. Oczywiście wiadomo, co tutaj wezmę. Merkantylizm, dzięki. Dzięki. O to chodzi. Czy mi się zmniejszyła trochę siła handlu bałtyckim? Mam nadzieję, że nie. I tak dużo zarabiam. 21 chłopka 6 dukata. O Boże, co za potęga. W ogóle mógłbym ludzi dokupić trochę. W sumie zróbmy to.
Mógłbym skończyć tą armię za... Nie, nie będziemy. Dalej, robimy tak. W sumie to może najemników konnicy sobie kupię. A zróbmy sobie czwórkę. Ona będzie droga, więc starczy czwórka. I jeszcze 8 bym mógł zrobić. Na razie tyle. Najwyżej jak będzie mi potrzebne, to sobie to wtedy dokupię tych najemników. Dobra. O, trochę mi zmalało, wiadomo, ale i tak jest dobrze. Może bym sobie tego obrońcę wiary wziął w sumie, bo mam kasy. Misjonarz jeden więcej, morale. Wyczerpanie wojenne mniejsze co miesiąc. Prestiż większy. Technologię i tak na razie nie mam za co brać. I papal influence. Byłoby fajnie, tylko tyle z drugiej strony. Z drugiej strony, ktoś mnie zawoła na przykład do wojny. No i co, i będę musiał iść, bo inaczej stracę po prostu te 500 dukatów. Nie wiem, ale to już w następnym odcinku. W ogóle ile jeszcze do tego technologii? 13 lat, dobra. Mieszam to, bo znów tak przedłużę jak głupi, a jest 21 minut, więc żeby wam zdążyć to wrzucić na 19, muszę kończyć. Więc jeśli chcę, sorry, że krótki odcinek, ale mówię, przynajmniej na czas może będzie. Jeśli nie, to sorry za to, sorry, wielkie. Dobra, jeszcze raz, dzięki za oglądanie, dzięki, że łapkujecie filmy, dzięki, że piszecie komentarze, rady, wielkie dzięki za rady, sorry jeszcze raz dla tej osoby, której zapomniałem imienia, ale na następnym odcinku się poprawię i wspomnę o tobie, nie martw się, dzięki, bo naprawdę mi dobrze radzisz i widzimy się już, myślę, jutro, jak zawsze, o 19:00. To co, na razie, pa, see ya!